Gościem Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie jest barwna postać, która nosi ksywę Rawson, Rafał Pilawka, tak? Zgadza się. Panie Rafale, proszę nam powiedzieć, jaką pan profesję w życiu wykonuje? Profesją moją jest taniec. Jestem tancerzem. Jest pan tancerzem. Czy w Polsce bycie tancerzem pozwala normalnie funkcjonować? Mam tu na myśli założyć rodzinę, zapłacić rachunek za czynsz, prąd, gaz. Jest to możliwe, aczkolwiek przed laty raczej było ciężkim to zadaniem. Na Zachodzie tancerz ma znacznie lepiej niż u nas. U nas ciężej jest z pracą, mniejsze są płace i tak dalej. Ale w tym momencie dzięki programom telewizyjnym, które nie do końca jakby wspieram swoim duchem, jest znacznie łatwiej o pracę. Przeglądając pana CV, przeczytałem, że no praktycznie w Polsce co było do wygrania na konkursach, to pan wygrał, bo ta lista nagród od kilku lat, w których pan brał udział w konkursach, jest wręcz oszałamiająca. To jest kilkadziesiąt nagród. Czy uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach ułatwia karierę? Czy to jest na zasadzie takiej, że no a jadę, może mi się uda zarobić parę złotych? W dzisiejszych czasach ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna, o której pan powiedział. Jeśli chodzi o zawód, tak, jako tancerz czy nauczyciel tańca, instruktor, oczywiście osoby, które zatrudniają, spojrzą sobie na CV i widzą, że jest tam tego sporo, ale przeważnie nie czytają tego, tak szczerze powiem, i już spotkałem się z tym wielokrotnie. Pomaga na pewno, ale to wydaje mi się doświadczenie jest najistotniejsze. Bo to nie tytuły, tylko wiedza i umiejętności świadczą o zawodowstwie i klasie, dokładnie. Przybliżmy naszym telewidzom, o jakim w ogóle tańcu rozmawiamy. Czy to, no bo są różne gatunki tańca, prawda? Jest taniec klasyczny, balet, jest taniec towarzyski. Tango, prawda, cha-cha, rumba i tak dalej. Rozmawiamy tutaj o tańcu breakdance. Medialna nazwa breakdance, taka zawodowa nazwa, to jest b-boying, breaking. I ten taniec akurat jest bardzo ciekawym tańcem przez wzgląd na swoją otwartość i możliwość ingerencji innych stylów właśnie w ten taniec. Jest to otwarta kategoria ruchu, można powiedzieć. Czyli można powiedzieć, że w tańcu można być twórczym? Oczywiście. Oczywiście. W tych bardziej klasycznych tańcach oczywiście trzeba, technika techniką, ale te bardziej klasyczne tańce są jakby narzucone, prawda? Pewne kroki. Formy, kroki, tak. A tutaj akurat mamy swobodę stuprocentową. Czyli co, stajemy na parkiecie czy na macie i możemy wymyślić nowy styl? Styl, każdy swój styl może wykreować, oczywiście. Bazujemy na podstawach, które kiedyś poznaliśmy, ale całe życie próbujemy ewoluować w tym, co robimy, bo możliwości jest nieskończenie wiele. Czym jest dla ciebie taniec? Dla mnie jest sposobem na spędzanie czasu na pracę. Jest to moja profesja, jakby nie było, ale oczywiście jest, co najważniejsze według mnie, takim sposobem na sprawdzenie swoich granic, sprawdzenie swoich możliwości, do jakiego momentu mogę dojść, wykonując pewne elementy, bądź szukając właśnie swojego stylu. Ile godzin dziennie pracuje tancerz zawodowy? Zawodowy tancerz poza granicami naszego kraju około 8 godzin. W naszym kraju jest to różnie, czasami ludzie trenują 3, czasami 5. Ja około 5 godzin, włącznie z zajęciami. Czyli 5 godzin dziennie, 7 razy w tygodniu? 7 razy w tygodniu może nie, no trzeba dać ciało trochę odpocząć, zwłaszcza, że ja już też nie jestem najmłodszy, ale swego czasu dużo się tańczyło, codziennie. Rafał, jakiego znasz najstarszego tancerza breakdance? Najstarszego?
Znam panią z zdania. Znaczy, dlaczego zadaję takie pytanie? Bo każda. Coś się kiedyś kończy. No jest to logiczne. No tak jak wiadomo, że nie wiem, no piłkarz też do któregoś tam roku życia będzie tym piłkarzem w miarę w 100% sprawny. Później no niestety musi już odejść na emeryturę. Podejrzewam, że u tancerzy tak samo jest, że no w pewnym momencie, no niestety, ale trzeba powiedzieć sobie pas, prawda? Jest coś takiego, aczkolwiek znam panią z Danii, Grandpa, Breaking Grandpa nazywa się ta pani, taką maksywę. I ona ma około 70 paru lat. I ona przyjeżdża na zawody, tańczy z tancerzami, jest bardzo, bardzo, bardzo wesołą, radosną osobą. I może, oczywiście, staje na głowie, różne ciekawe rzeczy robi. Także w tym wieku również można. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia wieku, tylko bardziej dopasowania się do wieku. Bo wiadomo, ciało troszeczkę się zmienia z czasem, prawda? Ale jeżeli człowiek odpuszcza, to raczej to umysł jego daje sobie spokój, aniżeli ciało. Ciało można utrzymać w formie przez wiele, wiele lat. Ostatnio oglądałem materiał o jakimś Rosjaninie, który mieszka we Francji bodajże i ma 50 parę lat. I naprawdę zaskoczony byłem tym, co on wyprawia, bo no, mógłby konkurować z wieloma młodzikami teraz. Spotykamy się w Miejskim Domu Kultury no nieprzypadkowo, ponieważ już niedługo, 13 kwietnia o godzinie 17, będziesz występował na naszej scenie w projekcie czy spektaklu zatytułowanym Freedom. Ty jesteś ojcem dyrektorem tego pomysłu? Tak. No więc ojcze dyrektorze, opowiedz nam w kilku zdaniach, czego możemy się spodziewać, jak się narodził projekt Freedom. No i może nie zdradzać wszystkich szczegółów, bo to... Ale jeżeli miałbyś zaciekawić naszych telewidzów, czy zaprosić ich w jakiś sposób zaszczepić, żeby przyszli do MDK-u 13 kwietnia o 17. Freedom jest spektaklem tańca i ruchu i powstawał, no, droga przez mękę była, jeśli chodzi o ten spektakl, ale tak jak opowiada ten spektakl, droga do szczęścia też jest dość długą i krętą drogą. Opowiada właśnie o tym, jak odnaleźć sobie szczęście, jak szukać tego, jak podążać za własnym sercem i że tylko taka droga jest drogą do spełnienia. Spektakl zapoczątkowała myśl przed kilku laty, żeby właśnie opowiedzieć o tym, co mnie osobiście daje taniec. A ewoluował w tym kierunku, że stał się taką troszeczkę opowieścią o społeczeństwie, o problemach, z którymi się borykamy codziennie. Może nie są to problemy wielkiej rangi, ale na pewno powodujące, że troszeczkę odchodzimy od tej zgody z własnym umysłem. Ile osób występuje na scenie? W jaki sposób one się znalazły? Jak je znalazłeś? Jak zaprosiłeś do tego projektu? Nie było żadnych castingów. Ze swoją znajomą Anitą Janus siadliśmy sobie któregoś dnia, powiedziałem, że mam taki zamysł, chciałbym coś takiego zrobić, a wiedziałem, że jest ona osobą kompetentną i posiada ogromne umiejętności. I rozmawialiśmy na temat realizacji, jak ona by to widziała. Ona jest też choreografem tego spektaklu razem ze mną. Zaproponowała kilka osób, które swego czasu uczyła. Szymona Spychalskiego, Łukasza Klecia i Michała Kropidłowskiego. Później dołączyła jeszcze do nas Katarzyna Matusiak. I w 6 osób stoimy na deskach sali widowiskowej i tańczymy. No super, ciekaw jestem, na pewno będziemy. Na koniec, czego się życzy tancerzom? No nie wiem, czy to będzie premiera. W Częstochowie będzie to premiera. Tak. Dobrze, więc czego się życzy tancerzom w przedpremierowym spektaklu? Powiem szczerze, przeszedłem przez kilka spektakli i zawsze życzono mi powodzenia. Ja życzył moim tancerzom, mojemu zespołowi spokoju ducha przede wszystkim.
a wszystko będzie dobrze, wszystko się poukłada, bo są to bardzo dobrzy tancerze i wiedzą, co robią. Dziękuję bardzo. Gościem Miejskiego Domu Kultury był Rafał Rafson i Rafka. Dziękuję serdecznie.